Siemaneczko, z tej strony Pandi. Na samym wstępie odcinka chciałem wam powiedzieć, że pokażę wam 3 godziny mojej pracy. Tak naprawdę będziecie mieli timelapse, który będzie spokojnie 6 minut. Życzę wam miłego oglądania. Też chciałem powiedzieć, że ostatnio mam mało czasu ogólnie i takie timelapse, takie budowanie miast to niestety troszeczkę poświęcania z mojej strony, więc będziecie musieli zrozumieć. Dlatego jeśli chcecie wynagrodzić tą jakość, to możecie zostać łapeczkę, będzie im bardzo miło. A nowe osoby zapraszam do subskrypcji i życzę wam miłego naprawdę oglądania. Siemaneczko, z tej Pandy i witam w kolejnym odcinku z gry City Skylines 2. A w dzisiejszym odcinku, jak mogliście zauważyć na początku wstępu całego odcinka, budowałem wieś kopydłowo, które od początku miało jakoś normalnie wyglądać jak taka prawdziwa, soczysta wieś. No i jak możecie zauważyć na załączonym obrazku, chyba mi wyszło
nawet dobrze. Może to jakoś najlepiej nie wygląda, ponieważ no, drzewka jeszcze tutaj nigdzie nie urosły na najwyższy poziom i mamy taką różnicę, powiedzmy, drzewek, ale taka wieś wstępna ogólnie jest zrobiona, jeśli chodzi o jakieś tutaj farmy, oczywiście, mamy tutaj bawełnę, jeśli chodzi o zwierzątka, to chyba tutaj mamy zwierzątka w tym miejscu, jeśli dobrze pamiętam, ale głównie bawełna, marchewka chyba i zboża. Próbowałem też oczywiście tutaj zrobić, jak wyjdziemy z trybu fotograficznego, to tutaj zrobiłem hodowlę zwierząt, jedną taką normalną, a drugą chyba tutaj zrobiłem hodowlę zwierząt na żyznej glebie. Jeśli ktoś gra oczywiście w Cityscape, to możecie mi napisać w komentarzach, czy dobrym pomysłem jest zajmowanie oczywiście żyznej gleby też na zwierzątka, tak? Oczywiście, bo zwierzątka zwierzątkami, ale one niby nie potrzebują tej żyznej gleby. Jak mamy napisane tutaj, że nie ma nigdzie tej żyznej gleby, a tutaj jest żyzna gleba. Żyzna gleba, żyzna ziemia, więc tak to u mnie wygląda. Nasze kopydłowo, jak mogliście zauważyć na początku wstępu, no było budowane. No męczyłem się czasami, na przykład bardzo się męczyłem z tym zjazdem, ale jak możecie zauważyć, no ten zjazd jest naprawdę według mnie gigaczadem. Może tutaj mi troszeczkę to nie wyszło. Nie wiedziałem, jak to rozwiązać, bym musiał całkowicie to przebudować i to by mi zajęło 10 minut pewnie. Tutaj mamy taką drogę trzypasmową i jeśli chcemy to przerobić oczywiście na dwupasmową, to widzicie, takie tutaj cudawianki się dzieją. A już nie chciałem kombinować, żeby to jakoś wychodziło, więc mamy taki troszeczkę zjazd niby. Jakby chcieli po prostu zjechać z tego pasa od razu, tu mają wolny środkowy pas praktycznie cały. Może się nie będą robiły kortki. W poprzednim odcinku kończyliśmy na około 40 tysięcy, plus mamy 55 troszeczkę przez ten timelapse. No, przyrost ludzi troszeczkę jest, ale oczywiście to nie jest jakiś ogromny przyrost, więc chociaż tyle. No w dzisiejszym odcinku na pewno będziemy troszeczkę, może nie na minus, oczywiście, ale mam nadzieję, że troszeczkę wyjdziemy jeszcze na plus, bo będziemy stawiać nowe jakieś służby, nowe wszystkie rzeczy. Dzisiaj w planach jest troszeczkę rzeczy, jest. Tutaj też oczywiście w poprzednim odcinku troszeczkę pomiędzy odcinkami bardziej powiększyłem sobie ten tartak cały, więc mamy troszeczkę rozgałęzienie do kopydłowa. Też zrobiłem nową strefę, nie nową strefę, tylko obszary, jak mamy. Kopydłowo całe, tutaj mamy oczywiście zajęte, jeśli chodzi o obszar, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Zrobiłem jedną rzecz, czyli zakaz ciężkiego ruchu, ogólnie ciężki ruch, czyli ciężarówki, żeby tutaj nie jeździły. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo niby to działa tak, że na autostradzie oni niby nie mają tego zakazu, normalnie mogą jeździć, nawet jak jest ta strefa. No i tak to wygląda, że tutaj poprowadziłem autostradę, tu jest autostrada poprowadzona. I ona, powiedzmy, że prowadzi przez środek miasta, ale w tym miejscu mamy taki półkilometrowy odcinek, powiedzmy, gdzie może oni mogą się pogubić, ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie ogólnie działało. Nie wiem, co się stało z radiem. Działa? To uczucie, kiedy zapisuje to radio, nie? To jest to. No dobra, w dzisiejszym odcinku najwyżej będziemy bez radia. No cóż, będę najwyżej bardziej gadał do siebie wtedy. Odcinek ogólnie by trwał, gdybym nie robił timelapse'a, pewnie z 3 godziny. Więc timelapse, samego surówki timelapse'u mam praktycznie 2 godziny, więc ponad 2 godziny budowania miasteczka. Więc troszeczkę wyszło, ale czemu ta się zepsuła? Nie mam pojęcia, powiem wam. Może tak, przejdźmy do komentarza Contiego. Napisał mi, że mam zmysł planowania. Coś w tym jest, nie powiem, że nie. Zawsze miałem taki dryg do planowania, troszeczkę rozbudowy, jak możesz zauważyć. No, nie jest to może najlepszych lotów ułożenie dróg, ale planowałem po prostu zrobić taką prostą wieś. Myślałem w ogóle, żeby jeszcze polnych dróg tutaj nie robić, ale polne drogi, pytanie, czy to jest sens? No, ale rozumiecie, po prostu lepiej to też wygląda w taki sposób. I mamy tutaj drzewka położone z trawnikiem i też wykorzystywałem praktycznie ciągle tą uliczkę. Uliczka jest spoko, droga pasmowa też jest spoko, ale wolałem tą uliczkę, żeby to tak troszeczkę wiarygodności nadawało, jeśli chodzi o taką wieś. To wtedy ładnie też wygląda. No ale dobrze, jeśli chodzi o dalszy plan działania, to miałem wybudować, zanim przejdziemy do w ogóle kopydłowa, miałem... O, widzę, że tutaj prądu nie ma. To zejdźmy pod ziemię, podłączmy się z tym, no niby poszedł. No dobra, mamy nadwyżkę 600 praktycznie megawatów, więc powinno być git. O, oni się już zaczynają tutaj, jadą koksy. Jestem ciekaw, jak to będzie wyrabiało, bo tutaj widzę, że poszli na całość. Praktycznie wszystko zapełnione, jestem ciekaw, ile będzie ludzi. Tutaj oczywiście mniejsze na razie strefy, no ale nie ma kto pracować tak w zasadzie, nie? No to chwilowo jest, więc dobrze. Tanie mieszkania miałem pomysł. Więc sobie od razu zrobimy tanie mieszkania, bo oni ich wymagają. Dobra, jesteśmy tutaj prawie przy centrum, więc zmienimy sobie ułożenie troszeczkę tych bloków. Zrobimy na pewno tak, to całe, tu pójdzie sio.
będzie to trzeba troszeczkę pozmieniać, więc sobie pozmieniamy oczywiście. Ten budynek mi się usuwa? Czemu mi się usuwasz? A, bo to są tanie mieszkania, okej. Okay. Dobra, dobra, już rozumiem. No dobra, no to tanie mieszkania robimy, tak? Pyk. Pyk. Tutaj tanie mieszkania wszędzie. Dobra. Tanie mieszkanie jeszcze tutaj zrobimy. Pomóżmy im troszeczkę. Dobra, i powinni się ładnie budować. Mam nadzieję, że będą się dobrze, fajnie budować. Tutaj, aha, tutaj się też nie zrobiło. No dobra, tanie mieszkania. I ogólnie tanie mieszkania chciałbym w tym miejscu, żeby były. Dobra. I oni tu mają coś takiego. To weźmy sobie delikatnie, pokażmy tu. Czy wy będziecie zadowoleni w tym miejscu mieszkać? No właśnie, niekoniecznie. To mi się nie podoba. Dobra. Zróbmy im po prostu coś takiego, że przy głównej ulicy będą mieszkały takie. A teraz trzeba pyk, pyk, pyk. Aha, bo dobra, bo shiftem one się tak kupio trochę zaznaczają, ale okej. A, bo tu gdzieś jest park. O, to fajnie. Dobra, może tak. Żeby tutaj jakichś parków nie usunąć. Dobra. Usuwajmy im oczywiście te małe. Przyspieszmy czas oczywiście. Dobra, tu już większy się nie postawi. Może się postawić większy. Okej, okay, taki. Może być. Weźmy równe po prostu te domy, żeby się budowały. Okej, okay, no i powinno być dobrze. No te cienie fajne tutaj są, powiem wam. No, powiem wam, ładnie się cienie wczytały, podoba mi się to. Ja wam powiem tak, jak to się wybuduje, ja sobie zapiszę gierkę i wrócimy za chwileczkę. Okej, muzyka dalej nie działa po zrestartowaniu giereczki. Poczka, bym musiał pewnie wyłączyć i na nowo włączyć. Ale dobrze, tanie mieszkania są wybudowane, więc oni tu mam nadzieję, że będą zadowoleni. O, one się takie, jak widzę, budują. Czy ja mam w ogóle styl europejski? Europejski jest włączony, git. No i powinno być dobrze, jak się tutaj budują. Powinniście być zadowoleni. Bo tanich mieszkań oczywiście nie będziemy na naszej wsi budowali, więc będzie na to trzeba zwrócić uwagę. Dobrze, tanie mieszkania są, więc oni teraz na wysoki czynsz nie powinni narzekać. Weźmy zagęszczenie lub innego, okej. Okay. Dobra, wieżowce są niby położone, tak? Bo oni, o, widzę, że tutaj straż chyba nie nadąża. No dobra, no dobrze, wróćmy do naszego kopydłowa. Kopydłowie, miałem zrobić na pewno... Znaczy nie w kopydłowie, ale ogólnie miałem zrobić uniwersytet jeszcze, służby zrobić i zakład chemiczny postawić. Zakład chemiczny oczywiście tutaj mamy, jeśli chodzi o nowe budynki. Tu mamy zakład chemiczny. Zakład chemiczny, okej. Okay. Czyli zakład chemiczny dobrze byłoby, bo to jest ogromne, widzę, no. Zakład chemiczny moglibyśmy postawić normalnie tu przy drodze, nie? Tutaj już chyba nic nie postawimy, nie? Bo to jest transformator. To weźmy, wybuszmy im na chwilę, zastopujmy, bo oni zaraz będą narzekać. No dobrze, zobaczmy, czy teraz możemy zakład chemiczny postawić. Możemy, no i fantastycznie. Przy głównej drodze, no nie, no. Tutaj mamy takie coś, okej, czyli powinniśmy to postawić gdzieś tu. Pięknie, osiągnięcie odblokowane. No dobra, zróbmy wokół oczywiście jakieś tutaj ładnie, żeby to jakoś wyglądało też. Big. Okej, tu nie chce się wybudować. I coś takiego powinno dobrze wyglądać. Tutaj światła są? No nie są, no i git. Tutaj przystanek autobusowy, to akurat, kurde, przy tej rafinerii. Bo to jest zakład chemiczny, dobra, nie rafineria, ale zakład chemiczny, dobra. Możemy sobie oczywiście dalej przyspieszyć czas. Poparki tutaj wszystko wyrabia, ile mamy tutaj? 500 pracowników, ale to robi wrażenie, no. Tutaj oczywiście niezadowoleni, jak zwykle. No ale już mniejsza, no, nie będę na to zwracać uwagi. No dobrze, przechodźmy tutaj. My mieliśmy problem też z edukacją, tak? Edukacja. Tutaj moglibyśmy postawić im na pewno gdzieś szkołę przy głównej. Prawdopodobnie w przyszłym odcinku, bo w tym odcinku nie zrobię tylu, ile bym chciał. Tylko postawiamy różne rzeczy. Jakieś tutaj oczywiście szkoły i innego rodzaju. Uniwersytet chciałem postawić, więc uniwersytet postawimy na pewno.
Więc dobrze, dzisiaj służby drogowe. Prawdopodobnie w przyszłym odcinku będę robić timelapse, jak oczywiście stawiam strefy różnego rodzaju typu, no, bardziej małe domki, tutaj będziemy europejskie i będziemy wszli wzwyż, ale maksymalnie bym postawił takie parę europejskich o średniej gęstości, parę oczywiście. No i europejska zabudowa mieszana bym postawił gdzieś tutaj może przy głównej drodze jakieś parę budynków i tak naprawdę na tym bym zakończył stawianie wyższych budynków, bo tak jak mówiłem, nie chcę tutaj wieżowców, ma być wieś. Oczywiście na wsi też są czasami takie europejskie o małym zagęszczeniu i średnim, czasami oczywiście budują się, bo to są już inne czasy teraz niż kiedyś. Nie ma tylko domków parterowych albo z piętrem, więc na to trzeba zwrócić uwagę. No dobrze, zacznijmy od szkoły. Szkoła mogłaby być oczywiście przy głównej. No najlepiej jakby była przy głównym. Może przy głównej drodze nie aż tak, ale tutaj będziemy mieli coś takiego. Okej. Tu się zmieści, to jest dobry pytanie. Nie, no powinno się zmieścić. Tutaj mógłbym kiedyś oczywiście zrobić jakieś rozwidlenie, żeby też zmieściła się może jakaś szkoła. No dobra, zróbmy szkołę. To jest dobry pomysł. Gimnazjum jest, no to gimnazjum jest trochę wielkie, bym powiedział. Ale gimnazjum mógłbym tutaj zrobić, to poczekajcie, zrobię tylko tutaj drogę i widzimy się za chwilę. Dobra, jakaś droga wybudowana. Zobaczmy teraz, czy się zmieści szkoła. Pyk, szkoła się zmieściła, ale pytanie, czy się boisko zmieści. I boisko... No, zmieściłoby się, tylko trzeba oczywiście tutaj troszeczkę to przerobić. Okej. Może teraz się zmieści? No i mamy, pięknie. Szkoła postawiona. Czy jakoś tutaj są wybrzuszenia jakieś dziwne? Pokaż mi. Okej, wydaje się, że prosto ona jest postawiona. No dobra, powiedzmy, że będzie dobrze. Zresztą się zastanawiam jeszcze, czy taką drogę tutaj nie poprowadzić. Ona byłaby chyba lepsza z tej strony. O, to 30 na godzinę? Chyba lepiej. Aha, czyli teraz robi mi na złość, tak? Mam zrozumieć. No dobrze, to zróbmy tak, że zrobimy drogę 90 stopni. Usuńmy to, bo mamy kasy tyle, że aż marasu jest więcej, bym powiedział nawet. No dobra, i przemieńmy sobie oczywiście szkoła, tutaj taka szkoła i możemy teraz postawić, okej, powinno być dobrze, teraz możemy tutaj sobie oczywiście powiększyć, znaczy w cudzysłowie oczywiście powiększyć, takie coś, do szkoły i powinno być teraz dobrze, no i ładnie teraz to wygląda, mamy szkołę blisko. O, ta dróżka oczywiście tutaj nie jest może najlepsza, no aż tak z Turki sobie woda tam płynie na dole, ocean. Czy do budówki chwilowo, to jest do budówka szkoły i biblioteka. Biblioteka co daje? Szansa na ukończenie, no dobrze, czy ja mamy tam w ogóle bibliotekę? Jest tutaj szkoła, tutaj jest. Nie mamy, no ale to postawmy, powinno być dobrze. Szkoła średnia, znaczy szkoła, liceum jest postawione, teraz szkoła podstawowa. Szkołę podstawową ja bym wybudował w tym miejscu. Pięknie. I teraz do szkoły, dobra, bo widzę, że będziecie się... zanim ja to zrobię, zróbmy tak. Powiedzmy, że to dobrze wygląda. No, mogło być oczywiście lepiej, nie? No nic z tym już teraz nie zrobimy. I tu bym po prostu nie wybudował żadnych budynków za bardzo. No chyba, że my w ogóle tu nie chcemy robić takiej drogi. Jeszcze można tak zrobić. I byśmy po prostu ładnie ją tutaj wyrównali. Do tej powierzchni. Okej. I po prostu delikatnie ją składzili. A, nie to. Dobra. Jeśli chodzi o gładzenie, to weźmy sobie ten pędzelek. Opu-capu. I wyrównajmy sobie teren. I teraz powinno być dobrze. Jak to tutaj wygląda? Pokaż. No, w takim zagłębieniu po prostu szkoła jest w tym momencie i tyle. Dobra. No to jak mamy szkołę w zagłębieniu, to sobie na spokojnie możemy zaraz stawiać też
kolejną szkołę, która się nazywa Szkoła Pomaturalna. Szkołę pomaturalną, no właśnie. Myślałem na początku, żeby ją zrobić tutaj na takiej skarpie. I to by było dobre, tylko trzeba dobrze teraz teren uformować. Ten teren by musiał być taki, no... No i powiem wam, taka szkoła na takim zagłębieniu, na takim podniesieniu powiedzmy, no ja jestem dumny z tego, nie? Jeszcze tu takie coś powstanie, yo PD, wyobrażacie to? Patrzcie jak to ładnie wygląda. Nie no, to naprawdę dobrze zrobiłem, to naprawdę dobrze wygląda, jestem dumny z siebie. Możecie napisać w komentarzach jak mi to wyszło, to jest spoko, ale tak, szkołę. Okej, na razie żadnej nie będę za bardzo powiększał. Tutaj daliśmy oczywiście tą bibliotekę, która daje większą szansę na zdawanie. I powiem wam tak, w następnym może odcinku zrobimy ten uniwersytet, ponieważ ja ostatnio zauważyłem, bym chciał zobaczyć jak to będzie wyglądało w tym mieście, jeśli chodzi o ludzi. Może 10 tysięcy może będzie, no nie powiedziałbym, że tyle będzie, ale 5-10 tysięcy chciałbym zrobić tutaj mieszkańców. Gdy dobijemy pewnie do 50 tysięcy mieszkańców, wtedy będzie naprawdę grubo. No dobrze, zobaczmy naszą szkolnictwo nasze, jeśli chodzi o... No dobra, maturalna oczywiście wzrosła, ale to tylko dlatego, że tutaj mamy dojazd i będę musiał prawdopodobnie zrobić transport publiczny, który będzie miał możliwość tutaj dojechania, bo oni też będą musieli dojeżdżać do tej szkoły, to jest też to. No ale dobrze, zobaczmy sobie dalej, jak to będzie wyglądał tutaj z... No to dostępność jest ciekawa, powiem wam, bo my... Oni w jakiś sposób tu mają dostęp. Nie wiem jak, ale okej. Okay. Postawmy im te służby. Tak. I tu bym zrobił po prostu większą... Coś? Okej, no to zróbmy im po prostu coś takiego. Najpięknie to nie wygląda, szczerze. Mogę to przemieścić? Nie, muszę z tym. Szkoda, że się nie da wyburzać tych pojedynczych budynków, nie? Tak, mówiłem, tak jest. Dobra, dajmy im tutaj, jak będą zadowoleni. Dobrze, kolejny mamy recykling tutaj. Raczej będą dojeżdżać, tutaj się o to nie martwię. Ale straż pożarną dobrze byłoby po prostu postawić. Oni o dziwo tu mają dostęp w ogóle, to jest też ciekawe. Ale to zobaczymy i tak w późniejszym czasie, czy oni będą wyrabiać. Dobra, i policję też byśmy tu postawili. Wszystkie służby obok siebie. To jest dobudówka garażu. Tutaj postawmy. To jest oczywiście lepsze i straż możemy też dobudować. Karetki byśmy chcieli. Karetek ile tu jest? 5. No i dobra, macie. Jak już szalejemy, to szalejemy. I tak to dużo nie kosztowało nas, bo aż 7 tysięcy, więc prawie nic w zasadzie. Tu mamy tyle. No, oni fajnie już wyjeżdżają, nie? Z tego posterunku. Czy to są światła? Się zastanawiam, czy to jest... Najlepszy pomysł, żeby tu światła. Dobrze, najwyżej napiszcie mi w komentarzach, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, czy tu powinienem robić światła w tym miejscu. Będę bardzo ciekaw. No dobrze, czyli wyglądałoby na to, że zrobiliśmy praktycznie wszystkie takie służby, plus timelapse, który oczywiście mieliście. Zrobiliśmy wszystko w kopydłowie. Kopydłowo zrobione. Czy tu jakiś sposób... Jak wygląda w ogóle z produkcją właśnie? Czy mamy jakiś duży nadmiar? Nadwyżkę? To jest dobre pytanie. Zobaczmy nadwyżki nasze i... No to leśnictwo najgorzej teraz wygląda w zasadzie. Tutaj wszystko fajnie wygląda. Kurki kurkami pewnie, ale hodowla zwierząt tutaj mamy 16, 30, 30, 90. No to wygląda tak samo w zasadzie. To ja mógłbym to zmienić oczywiście pomiędzy odcinkami i prawdopodobnie tu będziemy mogli to zmienić. I wtedy zrobimy sobie najwyżej. Tam przykład, nie wiem... A marchewki na przykład. Marchewek jest mało, więc marchewki bym sobie tutaj zrobił i byłoby znakomicie. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Wszystkie służby drogowe zrobiliśmy w kopydłowie. Tutaj oczywiście jeszcze za bardzo nikt nie będzie łaził do tych szkół, więc nie zwracam na to uwagi. Ale jak mogliście zauważyć, kopydłowo zrobione. Mam nadzieję, że się podoba. Obwodnica wokół kopydłowa też fajnie to wygląda i widzę, że tu macie problem. Jezu, na zakończenie odcinka naprawdę w tym miejscu korek się robi. Oh my god. Dobra, bo widzę, że wy tu będziecie naprawdę aż tak źle jest w tym miejscu.
Dobrze, to ja sobie to pomiędzy odcinkami zrobię, żeby nie było przypału i żegnam was oczywiście z takim pięknym widokiem korku i trzymajcie się i do następnych odcinków. Na razie, cześć, bye!